Także na wstępie chciałem powiedzieć, że jakby ktoś się zdecydował na zrobienie takiej naprawy, to bez takiego, bez takiej końcówki 24, nawet nie ma co podchodzić do tematu, bo trzeba będzie pół fury rozebrać, a to bez sensu. Trzeba by było od chuja tam plastików ściągać, a to jest niepotrzebne. A taki klucz kosztował mi 12 zł. Tu jest jakieś coś. No, jebać. Bez tego nawet nie ma sensu zaczynać. Dobra. Sytuacja jest taka, że jest zaciągnięty ręczny i on działa. A mamy tutaj taki napis. Ale jak się wciśnie sprzęgło, se napis gaśnie. I już. Fajnie, nie? Puszczamy ręczny. Dajemy i błąd. No dawaj, zmienię się. Świeci się. I tak kluczyk i teraz tak, uwaga, sprzęgło. I już. Taka sytuacja. O, wskoczyło znowu sprzęgło i już nie ma. Co to się dzieje? Dobra. Mnie tylko szczerze zastanawia, czy brak świateł wstecznego, może nie światło, że tylko czujnik nie działa, może mieć z tym coś wspólnego. Wsteczny wrzucony, czujniki się nie włączają. Nie wiem, czy to coś nie łączy, czy coś się z tym może dziać. Może światła są, tylko sam czujnik nie działa. Zaraz obadamy sprawę. Chwilowo błąd się nie świeci, hamulca ręcznego. Idźmy zobaczyć. No, świateł wstecznego też nie ma. I tu też, co ciekawe, że te dwie usterki są powiązane w jakiś sposób. Nie wiem, co się dzieje, ale wyczytałem, że trzeba wymienić jakiś czujnik biegu wstecznego. Gdzieś tam podobno głęboko na dole jest. Bo stąd w ogóle nie widać. Z tego, co pamiętam, w dieslowym był gdzieś na górze w skrzyni, ale nie wiem, jak to w benzyniaku jest. Mówią, że gdzieś od koła łatwiej się dostać tamtędy. Pod akumulatorem. Nie wiem, zdejmiemy koło i zobaczymy, co z tego będzie. Narzędzia już przygotowane i będziemy działać. Dobra, koło zdjęte. Pozbądźmy się tej osłony. Może być ciężko jedną ręką, ale do odważnych świat należy. Nie wiem, po co sobie rękawiczki przygotowałem, skoro jak zawsze pracuję bez. Wyłaź rzesz. Się zaklinowała. No dawaj. Dobra, mamy to. Łudziłem się, że może przewód jest uszkodzony, ale z tego, co widzę, wygląda zdrowo. To jest ten cały czujnik. Ciekawi mnie, ile oleju wycieknie podczas wymiany. To wygląda na wszystko w porze. Dobra. Sprawdzimy, czy to na pewno wina czujnika, a nie jakieś elektryki. Takim ono wichajsterkiem. Tutaj sobie zewrzemy jedną ręką, będzie ciężko. Tutaj te dwa piny są do zwarcia i powinny nam się zapalić wsteczne.
kamerę. Jedną ręką to nie robota. W ten sposób trzeba to zebrzeć i to powinno zadziałać. Gdzieś powieszę, żeby jakiegoś zwarcia nie było do masy. Dobra, zaczepiłem to jakoś, musiałem wyłączyć nagrywanie. Chodźmy zobaczyć, czy światła wsteczne łaskawie już są. Wiek mamy wrzucony, wystarczy wetknąć kartę. I słychać dźwięk czujnika. Czyli... Jeszcze zobaczmy, czy są te światła. Światła są. Czyli już wiemy, że do wymiany mamy czujnik cofania. Czyli mamy winowajcę. Będzie trochę zabawy, żeby go stamtąd odkręcić. Ale zaraz coś wymyślimy. Jakby się tam do niego dostać. Jak widać, kluczyk z przedłużką tutaj elegancko się wciska. Ale to będzie lepiej widać. Nic się nie dzieje tym wężom hamulcowym. Ten od ABS-u można sobie odpiąć. I już go sobie poluzowałem. Ciekawe, czy olej ze skrzyni będzie wyciekał. Pewnie będzie, no bo jak inaczej. Ale zobaczymy. Dobra, czujniczek zmieniony. Tam go w oddali widać. Się tego wyostrzyć, ale jest. I teraz na pytanie, czy olej będzie wyciekać, to chyba widać, jaka jest odpowiedź. Będzie. Także ja ulałem z 200 ml. Trzeba będzie to dolać jakoś, co pewnie nie będzie łatwe. Trzeba to zrobić szybko, bardzo szybko. Im szybciej, tym mniej oleju się uleje. Dobra, w sumie szybko poszło, gdyby nie ten olej. Trzeba będzie to posprzątać. Tak, jeszcze chciałem pokazać, jak wygląda stary czujnik. Nie jest rozbieralny, więc raczej nie można by go było naprawić. Prędzej jakieś może czyszczenie czy coś. Tą wtyczkę to ja połamałem oczywiście, nie? Jak próbowałem odkręcić krótkim kluczem. No łamałem, bo wiedziałem, że mam drugi. Że tu chyba nie ma sensu próbować tego czyścić w razie czego, bo za klucz zapłaciłem stosunkowo niedużo hajsu. Za klucz, przepraszam, za czujnik. Kosztował chyba 35 zł, jakiś zamiennik. Podejrzewam, że przeżyje ten samochód. Dobra, i jak widać tak. Błąd hamulca ręcznego nam znikł. Nie wiem, co ma czujnik cofania z nim wspólnego. Może fartem znikł. Nie wiem. Karta włożona, wiadomo. Robimy tak. Wsteczny. Czujniczki się włączają. Bez problemu. Światła na pewno też działają. To się mówi, graj buczy. No i o to chodziło. Nie wiem, typ mówił, że prawdopodobnie trzeba będzie cały ręczny robić. Pojechałem do mechanika. A już szkoda mi było wrzucać hajs w tego trupa. Więc naprawiłem to. Dobrze, że przy okazji obie rzeczy się naprawiły. Bez żadnych błędów ręcznych. Może ten czujnik ma coś wspólnego z tym ręcznym. Cholera wie. Także miłego naprawiania życzę, jakby komuś padło.